To było niebywałe spotkanie. Urodzony w Nowym Sączu profesor Tadeusz Popiela rzadko ma czas na takie towarzyskie spotkania, bo to bardzo zajęty człowiek. Jego ręce robią na sali operacyjnej cuda. Dosłownie. Młodzi lekarze z zachwytem patrzą na nie podczas zabiegów. Mimo swojego wieku, a operuje już ponad 55 lat, zachowują taką samą precyzję i dokładność, której brak u niejednego młodszego lekarza. Chirurdzy zazdroszczą Popieli jego złotych rąk. Sam profesor nazywa to darem od Boga, choć często podkreśla, że to żadne cuda. Po prostu robi to już bardzo długo. Jeśli jest rodzina, która żyje z sobą z zachowaniem tych podstawowych zasad dobrego życia rodzinnego w kategoriach empatii, przyjaźni, solidarności, no, dużego oddania wzajemnego, to w takiej atmosferze oczywiście kształtują się również i kreują dyskusje dotyczące kariery dzieci tej rodziny. Spotkanie z pionierem polskiej chirurgii onkologicznej zaczęło wieczorne rozmowy sądeczan. Potem głos mogli zabrać inni, równie wyśmienici krajanie. Ja się czuję sądeczaninem, chociaż mieszkam w Krakowie i niektórzy utożsamiają z Krakowem. To jest nieprawdą, bo jestem człowiek z Nowego Sącza. Niestety częstotliwość moich przyjazdów do Sącza, podobnie jak i bardzo wielu innych ludzi, limituje stan dróg prowadzących do Nowego Sącza. No na litość boską, no przecież to najstarsi milicjanci nie pamiętają. Leszek Mazan zawsze chętnie dzieli się zabawnymi anegdotami, które poprawiają nastrój każdego spotkania. Znany jest ze swoich licznych książek o Krakowie i dzielnym wojaku Szwajku. Teraz czekamy na publikację o Nowym Sączu. Innym znanym sądeczaninem jest Bolesław Faron. Ja się urodziłem na Sądecczyźnie w odległym o 24 km Czarnym Potoku koło Łącka. W Nowym Sączu odbyłem edukację licealną w pierwszym liceum imienia Jana Długoszec i z Nowego Sącza, jak to się u nas zawsze mówiło, poszedłem w świat. I teraz po latach do tego Nowego Sącza coraz częściej wracam, zarówno fizycznie, to znaczy odwiedzam rodzinę, znajomych, kolegów, ale także piszę o Sądecczyźnie, o ludziach z tą krainą związanych. Po prostu piszę o moich korzeniach. Znani sądeczanie, jest ich mnóstwo. Na co dzień rozsiani po świecie, ale raz w roku znajdują czas, by przyjechać w rodzinne strony i spotkać się z nami.